serdecznie na kolejnym, już czwartym spotkaniu modlitewnym Trzy kwadranse z Jezusem. Witamy jak zawsze parafian wszystkich, a także gości, od najmłodszych do najstarszych. I chcemy aż do czerwca włącznie, bo czas szybko leci, poprzez modlitwę adoracyjną, lekcję Divina, odkrywać Boga obecnego w Piśmie Świętym. Jest to związane z tematem tego roku duszpasterskiego, zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. Poprzez celebrację Bożego Słowa chcemy przy Najświętszym Sakramencie rozważać co miesiąc kolejny fragment mowy eucharystycznej Jezusa z Ewangelii Świętego Jana. Chcemy przez to jeszcze bardziej uwierzyć, że zmartwychwstały Jezus jest obecny teraz, realnie i prawdziwie w Eucharystii i swoim Słowie. Pomocą, jak co miesiąc, w tym modlitewnym spotkaniu z obecnym są śpiewy uwielbienia. Zachęcamy więc do wspólnego śpiewania z pomocą naszej stoli kwadrans, która powstała z tej okazji. Tworzą ją muzycy, młodzież, dorośli z naszej parafii, a także, z czego się bardzo cieszymy, z innych wspólnot parafialnych. Pomocą w modlitwie będzie też śpiew naszego chóru parafialnego Soli Deo. Dziś, w Wigilię Niedzieli Wielkanocnej, już trzeciej, poprzez to nabożeństwo też włączamy się jako parafia w ogólnopolski 13 tydzień biblijny, który właśnie się rozpoczyna. Przypominamy wszystkim o zasadach sanitarnych, o dystansie, dezynfekcji i maseczkach. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Powstańmy. Thank you.
zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Tym wyznaniem wiary rozpoczynamy kolejne spotkanie. Piękną pieśnią na wejście, która wprowadziła nas w ten klimat, uświadomiliśmy sobie, że Chrystus zmartwychwstały jest wśród nas, jest wciąż obecny. Chcemy wierzyć w to, że Bóg jest wiecznym teraz, że jest obecny w Eucharystii, jest obecny w swoim Słowie. Mówi do nas, do każdej i każdego z osobna. Prośmy więc na początku z wiarą Ducha Świętego, abyśmy podczas dzisiejszego spotkania zrozumieli i usłyszeli Jego głos. Oh,
przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: ja jestem chlebem, który z nieba stąpił. I mówili: czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić: z nieba stąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Oto słowo Pańskie. Thank you.
Dziś Wigilię, trzeciej niedzieli Wielkanocnej, która rozpoczyna tydzień wigilijny, chcemy być wśród tego tłumu, który Panie Cię witał, który za Tobą tak wytrwale podążał i który Cię słucha. Chcemy być w tym tłumie, który pyta i otrzymuje odpowiedź. Jesteśmy kolejny raz, w kolejny miesiąc, na naszej duchowej pustyni, w naszym Kafarnaum. Każdy z nas takiej pustyni co jakiś czas potrzebuje. Chcemy wyciszyć się i zewnętrznie, i przede wszystkim wewnętrznie. Chcemy być obok Ciebie, ukrytym pod postacią chleba, który daje życie. Zgodnie ze wskazaniami metody Lekcji Divina zajmijmy teraz wygodną dla siebie pozycję, najlepiej wygodnie usiądźmy i posłuchajmy, jak ten lud, który był wokół Jezusa w synagodze w Kafarnaum, posłuchajmy jeszcze raz, co dzisiaj Pan w czwartej części mowy eucharystycznej ma nam do powiedzenia. Z Ewangelii świętego Jana. Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego, że powiedział: Jam jest chleb, który z nieba zstąpił. I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż możemy teraz mówić: z nieba zstąpiłem? Jezus rzekł im: Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Panie, tak jak niegdyś do apostołów, do uczniów w Emaus przychodziłeś mimo drzwi zamkniętych, tak i dzisiaj do nas przychodzisz. Przychodzisz do każdej i każdego z nas, mimo iż nieraz drzwi naszych serc nie są otwarte na oścież. Prosimy, przyjdź do nas mimo drzwi zamkniętych. Thank you.
Jesteśmy wokół Ciebie, Panie, i chcemy również dzisiaj postawić cztery kroki. Tylko cztery, ale jakże ważne. Na początku pierwszy krok lekcją, a więc czytanie. Wysłuchaliśmy dokładnie Twojego słowa, powtórnie, które dzisiaj kierujesz do nas. Szukamy w głowie słów, które nas poruszyły, szukamy słów kluczy. Może są to słowa Jam jest, może słowo wskrzeszę, a może życie wieczne. Jesteśmy w Kafarnaum, starożytnym mieście położonym nad Jeziorem Galilejskim. Jesteśmy w synagodze, zwanej Białą Synagogą. Tutaj nauczasz nas, Panie. Prowadzisz dialog z Żydami. To niejako drugi etap tej rozmowy, która już trwa w synagodze. Rozmawiasz z nimi bardzo cierpliwie. Oni jednak, jak dziś słyszeliśmy w Ewangelii, coraz bardziej zamykają się na Twoje słowa. Dyskutują o Tobie między sobą. Ustaje rozmowa, a narasta w nich bunt i szemranie. Ponieważ nie przyjmują Twych słów i nie są skłonni uwierzyć w Ciebie, czyli w języku biblijnym przylgnąć z zaufaniem, rozumieją coraz mniej i oddalają się od Ciebie, Jezu. Ty jednak starasz się podtrzymać dialog. Cały czas zwracasz się do nich wprost, w drugiej osobie. Mówisz, nie szemrajcie Cię. A w oryginalnym tłumaczeniu powiedziałeś, przestańcie się oburzać. Mówisz, powiadam Wam. Oni jednak nie są w stanie już wejść w ten dialog. W tym pierwszym kroku chcę zapytać, o czym mówisz do mnie, Panie? Co chcesz mi wyjaśnić, podejmując ze mną dialog? Czyli do mnie mówisz, nie oburzaj się, nie patrz na życie tylko po ludzku, tylko ze swojej perspektywy, nie patrz tylko wedle własnych wyobrażeń o sobie, o innych, o przyszłości. Spróbuj popatrzeć moimi oczyma, z Bożej perspektywy. Nie jesteś Bogiem. Jam jest. Ja widzę dalej. Widzę Twoją przyszłość i wieczność. Nie przerywajmy dialogu z Panem, niczym Jego ówcześni słuchacze. Posłuchajmy Go w milczeniu.
Chcemy iść dalej. Stawiamy drugi krok. Medytacja, a więc chcemy badać i szukać, medytować to słowo. W milczeniu dostrzegam ważne dla mnie nie tylko słowa, ale i całe zdania. Może jest to zdanie, przestańcie się oburzać. Może nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie przyciągnie mój ojciec. A może ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A może ten, kto wierzy, ma życie wieczne. A może jest to zdanie, ja jestem chlebem życia. Panie, w tym dzisiejszym drugim etapie dialogu w synagodze zapewniasz uroczyście, mówisz za prawdę, że jesteś objawiony przez Ojca jako jedyny dawca życia wiecznego. Szukam, Panie, ukrytej prawdy, szukam zrozumienia Twojego słowa dla mnie dziś i teraz. Żydzi wtedy postawili Ci zarzut. Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakże i może teraz mówić, że z nieba stąpiłem? Czy ja nie postrzegam Cię, Panie, często tylko po ludzku, jako postać historyczną? Czy sam nie pytam, jak to możliwe, że Bóg jest realnie obecny pod postacią białego chleba? Czy się nie oburzam, kiedy nie reagujesz na mój ból, problemy, cierpienia? Ty jednak, Panie, odpowiadasz. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Czy ja nie oburzam się na tę prawdę wiary, niepojętą, niezrozumiałą, że Ty jesteś Bogiem w Trójcy Jedynym, jedynym Bogiem w trzech osobach? Czy nie wątpię w to? Mówisz dalej, Panie, ja jestem chlebem żywym, który wstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Kto spożywa? Ten grecki czasownik jest rzadko używany w Nowym Testamencie, tylko dwa razy. Ma on dużo mocniejsze znaczenie niż częściej używany czasownik jeść. Bo jeść w języku biblijnym to szarpanie, rozsłudywanie, gryzienie, zaś użyty dziś czasownik spożywać ciało Jezusa oznacza budowanie wspólnoty z Nim. Czy ja tak podchodzę do przyjmowania Komunii Świętej? Czy dzięki temu tworzę realną wspólnotę z Jezusem, a także moimi siostrami i braćmi w wierze? Czy chcę tej wspólnoty? W tym drugim kroku spróbuję odpowiedzieć Ci na te wszystkie pytania w chwili milczenia.
Kolejny krok to oracja, a więc mowa, przemówienie, czyli modlitwa. Mówię do Ciebie, Panie, chcę otworzyć moje serce, chcę mówić sercem do serca. Tak cierpliwie rozmawiałeś z Żydami w Kafarnaum, tak zależało Ci na utrzymaniu dialogu. Podobnie rozmawiasz z nami. Zależy Ci na nas. Mówisz, każdy, kto posłuchał Ojca i przyjął Jego naukę, przychodzi do mnie. Ten, kto wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. Chcę, Panie, w tym kroku zająć stanowisko wobec tego, co do mnie mówisz. Stanowisko w sercu, miejscu decyzji i wyborów. Chcę zapytać siebie i powiedzieć Ci, jaka jest moja wiara. Czy chcę zobaczyć Ciebie we wspólnocie wierzących? Czy cenię tę wspólnotę? Czy nie oburzam się, gdy nie spełniasz wszystkich moich próśb? Czy potrafię Ci zaufać? Czy potrafię uwierzyć, zwłaszcza w trudnych chwilach? Czy mam wtedy siłę, aby powiedzieć z wiarą: Jezu, Ty się tym zajmij? Chcę Ci o tym powiedzieć, Panie, w dialogu serca z sercem. Wzorem moich przodków wierzę, starożytną metodą lekcji divina, chcę postawić czwarty krok, kontemplację. Chcę obserwować, szukać wyjaśnienia i drogi, kiedy wrócę z tej pustyni, z mojego Kafarnaum do codzienności. Panie, w milczeniu trwam przed Tobą, całym sobą. Chcę modlić się obecnością, bez słów. Chcę patrzeć na siebie i innych Twoimi oczyma. Chcę zobaczyć Twoją perspektywę i dzięki temu zaznać pokoju. Ten krok to czas decydujący, to szukanie Twojego spojrzenia na życie, na codzienność, na rodzinę, na bliskich, na pracę, na wyzwania, problemy, na radości. Nie chcę stać po stronie wątpiących. Chcę stać po stronie wierzących w Ciebie. Nie chcę stać po stronie kłamstwa i strachu, ale chcę stać po stronie prawdy i Bożej odwagi. Chcę widzieć w Tobie Boga bliskiego człowiekowi.
i w drugim człowieku we wspólnocie chcę Cię odnajdywać. Adoruję Cię, Panie, całym sobą. Chcę mówić do Ciebie swoją obecnością. Mój Jezu, mój Zbawco, któż jest tak wielki jak Ty? Oh, my God.
wskazały, Ty jesteś Bogiem bliskim każdemu człowiekowi, każdej i każdemu z nas tu obecnych. Ty walczysz wciąż o nas. Ty chcesz wciąż z nami rozmawiać. Ty czekasz na nasze odpowiedzi. Prosimy Cię, bądź w naszych rozmowach, bądź w naszych dialogach i tych w domu, z bliskimi, z dalszymi, i w miejscach pracy, i w codzienności, i w smutkach, i radościach. Bądź obok. Pomóż nam rozmawiać po Bożemu. Pobłogosław nam, byśmy nigdy nie ustali w drodze wiary, byśmy posilali się Tobą, chlebem żywym, Bogiem Emmanuelem, bliskim każdemu człowiekowi. Pobłogosław nas, byśmy nie bali się żyć dla miłości. Uklęknijmy.
Thank you.
chleba żywego naszą codzienność. Wzbudźmy więc żal za wszelkie grzechy, słabości, zaniedbania, dobry. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Niech zmiłuje się nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Jezus powiedział: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Każdy, kto ten chleb spożywa, będzie miał życie wieczne. Módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz. Thank you.
do końca nasze kolejne modlitewne spotkanie z Bogiem obecnym w Słowie i pod postacią chleba, z chlebem żywym. Dziękujemy wszystkim za tę modlitewną atmosferę, za skupienie. Wierzymy, że to, co najważniejsze, dokonuje się zawsze w nas, a to, co najważniejsze, jest dla oczu niewidocznych. Wierzymy, że Pan Bóg i Jego łaska dzięki tym spotkaniom będzie w nas działał, będzie nas przemieniał na lepsze, będzie wprowadzał w nas wewnętrzny pokój i radość mimo codziennych wyzwań. Dziękujemy tym, którzy pomogli nam w modlitwie i śpiewem, a więc naszemu chórowi Solideo, więc naszej scholi Quadrans, liturgicznej służbie ołtarza. Zapraszamy już dziś na kolejne spotkanie, przedostatnie w tym cyklu rozważania mowy eucharystycznej Jezusa, które odbędzie się również w przedostatnią sobotę miesiąca maja, bo wypada akurat Wigilia zesłania Ducha Świętego, więc wtedy niczym apostołowie w wieczerniku będziemy prosić Ducha Świętego, aby stąpił także na nas. Przedostatnia sobota maja, serdecznie zapraszamy. Teraz na koniec wraz z naszym chórem oddamy cześć Matce Jezusa, Matce Żywego Słowa Maryi.